prawa majątkowe osób żyjących w związkach nieformalnych. W przypadku związków partnerskich czy konkubenckich, jak to nazwiemy, jest inaczej. Tutaj ta wspólność majątkowa nie powstaje. Konkubinat, czyli wspólne życie bez ślubu, to zjawisko coraz powszechniejsze. Tak jak w małżeństwie, jest dobrze, dopóki trwa miłość. Gdy jej zabraknie i trzeba się rozstać, dodatkowym problemem staje się podział wspólnego majątku, który w świetle prawa nie jest wspólny. Związek w praktyce może niczym się nie różnić od małżeństwa. Jednak sytuacja prawna jest inna. No, przede wszystkim różni się skutkami w zakresie praw majątkowych. No, jak wiadomo, w przypadku małżeństwa powstaje wspólność majątkowa, czyli wszystkie przedmioty nabyte w trakcie trwania związku stają się wspólną własnością małżonków, nawet jeśli zostały nabyte przez jedną z osób. Gdy żyjemy razem bez formalnego związku, jest inaczej. W przypadku związków partnerskich czy konkubenckich, jak to nazwiemy, jest inaczej. Tutaj ta wspólność majątkowa nie powstaje. W przypadku małżonków, w razie ustania małżeństwa, no, podlegają rozliczeniu nakłady i koszty poniesione przez małżonka z majątku osobistego, no właśnie na majątek wspólny, albo odwrotnie, z majątku wspólnego na majątek osobisty. Przewiduje to wprost ustawa. W przypadku związków konkubenckich wprost tego wskazanego w ustawie nie ma, więc takie rozliczenia następują na zasadach ogólnych. O czym w takim razie powinni pamiętać członkowie takich związków? Może problem powstać wtedy, kiedy taki związek ustaje, a miały miejsce jakieś przesunięcia majątkowe, czy miało miejsce jakieś nabycie przedmiotów, czy to ruchomości, czy to nieruchomości, ze środków wspólnych, można powiedzieć, na potrzeby tego związku. Oczywiście można i należy rozliczyć takie przesunięcia, ale trzeba pamiętać o tym, żeby te zdarzenia były udokumentowane. Przede wszystkim, jak coś nabywa się na współwłasność, czyli właściciele mają być oboje konkubenci, czy obie osoby żyjące w takim związku, należy to zaznaczyć w umowie sprzedaży, że jest to współwłasność obu tych osób. Szczególnie taką kłopotliwą sytuacją może wystąpić wtedy, kiedy jeden z konkubentów dokonuje jakichś nakładów na majątek osobisty drugiego konkubenta. Na przykład majątek nabyty wcześniej. Typową taką sytuacją są nakłady na dom albo na mieszkanie tego konkubenta, które nabył wcześniej, czy kupił, czy od kogoś otrzymał. Osoby liczyły, że będą w tym domu czy w tym mieszkaniu zamieszkiwać ze środków wspólnych, albo nawet ze środków tej drugiej osoby były wykonywane, czy to remonty, czy jakieś ulepszenia, i związek się rozpadł, związek ustał. Jak czyni się takie plany, czyni się takie nakłady, remonty, to też należy najlepiej to udokumentować, choćby w formie zwykłej pisemnej umowy. To nawet nie musi być umowa w formie aktu notarialnego. Byleby tylko było to odnotowane. Ponieważ w sytuacji, gdy związek się rozpadnie i powstanie konflikt, to te wszystkie okoliczności stają się wątpliwe. Wątpliwe mogą być przez drugą stronę zaprzeczone, a samego faktu istnienia takiego związku konkubenckiego, tak jak już mówiłem, prawo bezpośrednio konsekwencji w zakresie wspólności majątkowej i rozliczeń nie wyciąga. Czy możemy dziedziczyć po konkubencie? Też należy pamiętać o tym, że nie ma takiej sytuacji jak w przypadku małżonków, czyli nie ma tutaj dziedziczenia ustawowego.
Należy, jeśli chce się zabezpieczyć sytuację konkubenta, sporządzić na jego rzecz testament. No i tu są już ogólne zasady sporządzania testamentów. Można to zrobić pismem ręcznym, nie można tego zrobić na komputerze czy na innej maszynie elektronicznej, ale no tutaj najbezpieczniej już udać się do notariusza. Ubezpieczenia Polonia. Znajdziesz nas przy ulicy Piastowskiej w Nysie obok Lombardu. Wszystkie rodzaje ubezpieczeń. Zawsze znajdziemy dla Ciebie najlepszą ofertę spośród istniejących na rynku. Przyjdź, powiedz, czego potrzebujesz i resztę pozostaw nam. Polonia, ulica Piastowska. Najlepsze ubezpieczenia w mieście.